Cześć, z tej strony Wojtek, z To Wszystko Wina Elfów. Dzisiaj zniszczenie klonu smoka. Chronologia, opis świata. W krwiożerczych odchłaniach Karad-dûr oszukałem szalonych bogów mego klanu. Opowiedziałem im o starych zwyczajach i o naszym pokrewieństwie. Niektórzy zaatakowali mnie, a jeden z nich wydrapał mi prawe oko. Jednak ja nie odpowiedziałem agresją na agresję. Przed dniem szału byli wszak naszymi bogami, a teraz znów ich potrzebowaliśmy. Jeden ze stworów pomógł mi. Usłyszałem prymitywne słowa bestii w mym umyśle. Usłyszałem ich wszystkich. Gdzieś głęboko w sercach tych istot drzemiał głód. Dzikie pragnienie zemsty na tych, którzy doprowadzili do takiego upadku, którzy próbowali ich zniszczyć. Ja tylko wskazałem im naszych wrogów. W końcu wypełzłem z głębin z bestiami u mego boku, wiedząc, że krasnoludzkie klany zyskały nowych, potężnych sprzymierzeńców. Być może nasi bogowie umarli, ale w ich miejscu otrzymaliśmy totemy krwi. A to nawet więcej. Więcej niż potrzebowaliśmy. Pierwszy strażnik bestii, przywódca mrocznych kłów. W tych czasach chaosu krasnoludzkie królestwa wrzały. Wciąż jednak odczuwały efekt szału. Walka między krasnoludami a bestiami, którzy byli niegdyś ich bogami, nie dobiegła jeszcze końca. Przed dniami szału krasnoludy żyły w harmonii ze swoimi bogami-stworzycielami, istotami zwanymi założycielami. Podobnymi do swych dzieci, ale potężniejszymi. Każdy klan miał wielu bogów, żyjących i rządzących w kręgotwierdzach, które zresztą oni sami pomogli wybudować. Podczas bitwy założyciele zawsze szli w pierwszym szeregu, tnąc przeciwników i zachęcając swoje potomstwo do walki. Dni szału zmieniły to wszystko raz na zawsze. Czysta, magiczna energia winna zabić wszystkich bogów, ale nie uczyniła tego. Mistyczna moc przemieniła założycieli w przerażające, żonne krwi bestie, a ból transformacji doprowadził do ich szaleństwa. Przez dziesięciolecia krasnoludy stały się zwierzyną dla swych ojców. Zostały zmuszone do walki z istotami, w które kiedyś wierzyli. Kilka twierdz zostało niemalże zmiażdżonych, gdy zdeformowani bogowie zniszczyli swych dawnych wyznawców. Krasnoludów oraz ich przemienionych bogów od zagłady uratował największy bohater tego ludu, Khalin Kag, przywódca klanu Mrocznych Kłów i weteran wojny Triady. Kag przez lata walczył z bestiami i patrzył, jak giną jego bracia. Kiedy jego siedzibę opuściła Aleha, pierworodna, którą wychowywał, krasnolud stał się cieniem siebie sprzed lat. Niektórzy mówią, że wyruszył w najdalsze głębie swojej siedziby w poszukiwaniu śmierci. Inni, że pragnął ochronić swoich braci i poszukiwał czegoś, co pomogłoby mu pokonać oblegające jego twierdze elfy. Niezależnie od tego, jaki był powód jego wyprawy, dziś nie ma on już żadnego znaczenia. Liczy się jedynie to, że Kang stanął sam przeciwko bestiom. W niegdyś pięknych korytarzach ich legowiska napotkał na wpół zjedzone ciała i szkielety. Stwory zaatakowały go, a on usłyszał w swym umyśle odległy głos. Głos przepełniony bólem i jednocześnie rozpłomieniony nienawiścią. Należał do jednej z bestii. Kang wykorzystał moc, z których istnienia aż do tej pory sobie nie zdawał sprawy i zdołał porozumieć się z bestiami. Niestety zanim tego dokonał, jedna z nich wydrapała mu oko, prawie go zabijając. A później pojawiały się inne, większe i większe. Aż największa zaczęła go chronić. Choć Kang tego nie wiedział, rozmawiał wcześniej z przywódcą stworów, który teraz zaczął go ochraniać. Nie jest prawdą stwierdzenie, że krasnolud poskromił bestię. Tego nie zdołałby dokonać nikt, ani Bóg, ani śmiertelnik. Zdołał jednak sprowadzić stwory raz jeszcze do społeczeństwa swych krewniaków. I chwili największej potrzeby, chwili, gdy smokobójcy wdzierali się do jego twierdzy, zakrwawiony i brudny Kang wypełł z głębin. Trudno było go odróżnić od bestii, które go otaczały, a którym kazał rzucić się na elfy i ich potwornych smokobójców.
Wygląd stworów, które później nazwano totemami krwi, wywołał furię w krasnoludach. I tak oto elfy zostały pokonane, a kręgotwierdza uratowana. W najeździe brał udział książę Walmir, który miał nadzieję zyskać dzięki zwycięstwu chwałę, która pomogła mu w knowaniach na dworze. Druga przegrana w walce z krasnoludami postawiła jednak w jego ustach gorycz porażki i wzmocniła tylko pragnienie zemsty. Miał ku temu szansę, kiedy Truden Kel, przywódca klanu Smoka, zaatakował pierworodnych. Na początku wspierane przez totemy krwi armii krasnoludów odnosiły zwycięstwa. Udało im się wyprzeć ludzi z Nerthen i opanować to miasto. Legiony pierworodnych wyruszyły przeciw klanowi Smoka, ale nie udało im się odbić miasta z ręki krasnoludów. Wtedy właśnie chciwość Walmira sprawiła, że raz jeszcze pomógł on jedynemu królowi. Poprosił wodza klanu Smoka o spotkanie w sprawie ewentualnego przymierza przeciwko pierworodnym. Truken był podejrzliwy, ale potrzebował sprzymierzeńców, dzięki którym mógłby utrzymać miasto. Dlatego też zaprosił księcia wraz ze swoją świtą do kręgotwierdzy na wyspie Dul. Truken przywitał Walmira z otwartymi ramionami i zaprosił go na wieczerze. Przywódcy zdawali się mieć podobne cele i pod koniec pierwszej nocy uroczystości nie tylko wspólnie pili wino, ale również założyli wiele przysięg przeciwko pierworodnym. Wszyscy obecni widzieli, jak stali się braćmi krwi, choć twarz elfa wykrzywiła ponoć grymas, kiedy jego krew zmieszała się z krwią krasnoluda. Święto trwało aż do północy, kiedy to większość krasnoludów zapadła w pijacki sen. Dopiero wtedy Walmir ujawnił, co tak naprawdę cały czas planował. Wstał, podszedł do pijanego krasnoluda i podrażnął mu gardło. Mniej więcej w tym samym czasie jego siostra, Lady Cecilia, wędrowała niczym upiór po kwaterach śpiącej rodziny wodza. Okrutna kobieta szła z komnaty do komnaty i zabijała bezbrodne krasnoludy, nawet nowonarodzone bliźnięta. Później Walmir dał znak swojej świcie, obsydianowym gwardzistom, którzy przemierzyli całą siedzibę, zabijając każdego, kogo napotkali. Większość krasnoludów zginęła we śnie. Podrażnięto im gardła, zanim zdołali się obudzić i umrzeć z honorem. Oczywiście historycy Walmira zupełnie inaczej przedstawiają przerażające wydarzenia tej nocy. Ich opowieść mówi o straszliwym starciu między księciem elfów a przywódcą krasnoludów, który podczas uczty chciał zabić swojego gościa. Ponoć oszołomiony winem i lotosem krasnolud rozkazał swojej armii zabić elfa. Kłamstwo zaakceptowali jedynie członkowie domu obsydianowego węża. Prawda jest bowiem zupełnie inna. Tej nocy tchórzliwy elf dokonał masakry. Kiedy krasnoludzcy wojownicy odkryli pierwsze ciała swoich braci, ogromne wrota do twierdzy były już otwarte na oścież i wlewało się przez nie coraz więcej rycerzy i smokobójców. Podniesiono alarm. Wielu krasnoludów wybiegło na korytarze, myśląc, że to pierworodni zaatakowali. Stracili życie od mieczy elfich rycerzy, których uważali za sojuszników. Nie będę powtarzał tego za mało. To wszystko wina elfów. W głębokich podziemiach twierdzy smokobójcy stali się z totemem krwi. Niedawno okiełznane stwory oraz ich strażnicy walczyli zaciekle. Bogowie tego klanu byli ostatnimi ze starożytnych smoków, które niegdyś rządziły światem. Zmienione nie do poznania przez szał stawały zacięty opór, ale smokobójców było więcej. Zresztą szkolono je do polowania i zabijania właśnie w najciemniejszych tunelach. No bo powstali strażnicy stali w samym sercu walki, a ich ręce spływały krwią elfów. Jednak w końcu oni również padli pod ciosami smokobójców. Kiedy nadszedł świt, wszystkie bestie klanu albo umierały, albo były martwe, służąc za pożywienie dla smokobójców. Korytarze twierdzy wypełniały ciała krasnoludów. Ci, którzy nie poddali się, zginęli. Powiadają, że ich szkielety wciąż jeszcze leżą w podziemnych tunelach. Ci, którzy przeżyli, musieli złożyć hołd swojemu nowemu panu, księciu Walmirowi. Elf wprowadził na wyspie wszystkie swe siły i ponad kręgotwierdzę zbudował spiralną cytadelę dla siebie i swojej siostry. Siedzibę Walmira nazwano Balhozar.
a powiewała nad nią flaga elfów. Nie był to jednak sztandar domu, któremu składał przysięgę. Dom Heliosa, ale jego własny, obsydianowego węża. Tak oto nowa potęga wkroczyła w szeregi elfii społeczności. Potęga, której nikt, ani elfy, ani pierworodni, ani czarnokrwiści nie mogli zaufać. Klan Smoka stracił swoją siedzibę, ale wciąż jeszcze istniał. Niewielka jego część przetrwała rzeź w mieście. Przywódcy planowali zebrać sprzymierzeńców, odbić starożytny dom i uwolnić swoich braci. Wysłano emisariuszy do innych klanów, prosząc o pomoc. Starzejący się Kang zmobilizował armię, tak samo jak uczynił to klan Wilka, Sępa oraz wiele innych. Ale było już za późno. Zanim wyruszyli do Neretch, miasto zostało zaatakowane. Pierworodni, wspierani przez synów Kronosa, rozpoczęli szturm. Krasnoludy broniące miasta walczyły dzielnie, ale musiały ulec. Kiedy pierworodni wreszcie wkroczyli do Naret, nie pozostał przy życiu żaden członek klanu Smoka. Wszyscy zginęli w bitwie. Polegli śmiercią bohaterów, jednak polegli. Klan Smoka przestał istnieć, a Naret znów znalazło się w rękach pierworodnych.